Dobrze. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy zaczęli. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Radek Wierzbiński, pracuję jako Strategic Growth Director w firmie Rini Axel Springer Polska, a dzisiaj bardziej występuję tutaj w roli dyrektora programowego projektu Impact Academy, no i hosta tego dzisiejszego wydarzenia. Na początek pytanie kluczowe i podstawowe. Kto z Was był na jakimkolwiek wydarzeniu Impact Academy do tej pory? Ręka do góry. Dobra, 37%. To nieźle. To nieźle. Ja tylko przypomnę i powiem Wam w skrócie, dlaczego tu jesteśmy. Znaczy, ja wiem, dlaczego ja tu jestem, ale dlaczego Wy tu jesteście. Projekt Impact Academy to jest projekt edukacyjny, który prowadzimy od 2014, niektórzy mówią od 15 roku, więc już dobrych 7 lat. I projekt ten ma na celu budowanie edukacji, wiedzy na temat digital marketingu i komunikacji marketingowej w tych ciekawych, zmieniających się czasach. I na ten projekt składa się kilka różnych aktywności. I to są po pierwsze konferencje, które mamy szczęśliwie dwa razy do roku i one są dużymi eventami, po kilkaset osób. Oczywiście są też seminaria, no i wątki takie webinaryjne, które oczywiście zdominowały naszą rzeczywistość w czasach covidowych. Dzisiaj spotykamy się na seminarium, które zatytułowane jest Be Smart, czyli komunikacja marketingowa na czasy kryzysu. I zanim opowiem Wam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali i dlaczego ten wątek jest ważny, to stały punkt programu projektu Impact Academy jest następujący. Poznajmy się, więc proszę spojrzeć do osoby, która siedzi najbliżej Was, przedstawić się, powiedzieć cześć, tak żeby poznać te osoby, z którymi dzisiaj będziemy spędzali ten czas. Cześć, Radek Wierzbiński, dzień dobry. Cześć, Radek Wierzbiński, cześć, dzień dobry. Cześć, Radek Wierzbiński. No właśnie. I to jest właśnie zawsze najtrudniejszy element, bo jak powiem rozmawiajcie, to tak będzie to teraz trwało. Ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo o tym też jest Impact Academy. Jest właśnie o networkingu, nie tylko między prowadzącymi, między poszczególnymi prelegentami a Wami, ale także między Wami i firmami. O tym dzisiaj też będę trochę więcej mówi. Do tego też będę Was zachęcał, żeby gdzieś tutaj zderzać się, ponieważ nie wiadomo, co być może przyszłość przyniesie. Zacznę dzisiejsze spotkanie od takiego pytania, bo już Wy się poznaliście między sobą. Pytanie, czy znacie tych dwóch jegomościów? Tak, to prawda. A kto zna tego? Brodacz. Hashtag brodacz. Dobrze. Dlaczego ich wspominam? Z nimi związane są, jest de facto jedna historia, która ciągnie się przez ostatnie 60 lat i chciałbym chwilkę Wam o niej poopowiadać. Część z tej historii być może większość Was zna, ale wydaje mi się, że jeżeli nie znacie tego gościa, to nie znacie drugiej części historii. Zacznę od tej części, którą być może bardziej znacie. JFK, zanim jeszcze został prezydentem, no to był oczywiście senatorem i w 1959 roku na jednym z wystąpień posłużył się pewną metaforą, która potem bardzo została do niego przypisana i też ciągnie się z nami właśnie od kilkudziesięciu lat. On wykorzystał pewien chiński znak do tego, żeby opowiedzieć trochę o rzeczywistości, którą zaobserwował i którą widzi. To jest chiński znak, który w jego interpretacji oznaczał kryzys, słowo kryzys. I składa się ono z dwóch chińskich znaków, czyli wei, które jest rozumiane jako danger, czyli jakieś zagrożenie, i też ji, który oznacza opportunity, czyli jakąś taką możliwość, szansę. On w tej górnej części, czyli tego wei, powiedział między innymi coś takiego.
jeśli chodzi o zagrożenia, które stoją przed Ameryką i de facto przed światem, no to jest po pierwsze odradzająca się technologicznie i militarnie Związek Radziecki. Druga rzecz to była taka, powiedział, że dzisiaj walka nie toczy się tak naprawdę o nową technologię, o nowe bomby, tylko de facto o umysły ludzi. Trzecia rzecz, którą powiedział, to jest to, że nie tylko militarnie, technologicznie, ale w ogóle przemysłowo Związek Radziecki też się odradza. Więc jest już de facto na tym poziomie, na pod koniec lat 50., na którym był jeszcze przed wojną. I po czwarte powiedział, że tak naprawdę Stany Zjednoczone w dużej mierze nie rozumieją, on użył słowa colored world, tak, kolorowego świata, bo moglibyśmy powiedzieć trzeciego świata w tamtym zimnowojennym rozumieniu. Z drugiej strony trochę powiedział na temat tego G, czyli opportunity, mówiąc o tym, że po pierwsze dużą szansą dla Stanów Zjednoczonych i generalnie dla całego świata jest walka z ubóstwem. To jest taka rzecz, na której powinien się de facto świat koncentrować, ponieważ i rozwój technologii i różnego rodzaju upraw, podejścia do tego wątku jest istotny do tego, żeby niwelować ubóstwo na świecie. Druga rzecz, który powiedział, to jest to, że ta walka, która dzisiaj do tej pory toczyła się na lądzie, ona może tak naprawdę przenieść się na zupełnie nowy wymiar. I to jest walka o kosmos. Trzecia rzecz, o której powiedział, to jest to, że szansą na to, co może być dla świata dobre, oczywiście to jest wizja amerykańska, to jest szerzenie takiego podejścia bardziej republikańskiego. No i oczywiście czwarta rzecz, o którą dostrzegł i zauważa, potem stało się to częścią doktryny amerykańskiej, to jest walka o taki mocny leadership zarówno w krajach afrykańskich, potem w krajach Ameryki Łacińskiej, no i oczywiście w części krajów azjatyckich. To gdzieś będzie potem widać w działaniach poszczególnych prezydentów. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest taka metafora, której on użył, która bardzo dobrze pokazuje, jak w ogóle myśleć o wątkach kryzysowych, jak w ogóle myśleć o kryzysie. Znaczy dobrze jest myśleć o nim chociażby na dwojaki sposób. Znaczy o tym, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, z drugiej strony jest to pewnego rodzaju szansa. To, jak my naturalnie myślimy w kontekście zagrożenia, no to od, że tak powiem, pradawnych czasów, jak jest zagrożenie, to co robił człowiek pierwotny? Uciekał. Więc to była, a z drugiej strony być może jak miał możliwość, to też się bronił. Więc jakby to były dwie rzeczy. Więc to była taka strategia bardziej defensywna. Natomiast mniej w takich momentach kryzysowych jest myślenia właśnie o tym, że to jest być może też jakiegoś rodzaju szansa. Więc to jest pierwsza taka myśl, taka pierwsza taka refleksja, którą chciałem się z wami podzielić. Druga jest taka, że my tak naprawdę nie musimy patrzeć do książek i do historii do lat 50., 60., tylko wystarczy spojrzeć na ostatnie dwa lata i to też są wydarzenia, które na pewno można nazwać swoistymi kryzysami. Czy ten kryzys, który mieliśmy i on też w jakiś sposób nadal się tli, związane z systemem ochrony zdrowia i z pandemią COVID-19, potem jak pewien nietoperz spowodował to, że na dwa lata żeśmy tak usiedli w domach, mówiąc oczywiście humorystycznie, czy dwa lata później wojna w Ukrainie, która gdzieś też przedefiniowuje wątki związane z geopolityką. I to oczywiście jakby rzeczy, które możemy porównać i znaleźć jakieś na poziomie tych współczesnych kryzysów jakieś wspólne elementy, to na pewno na poziomie takim ludzkim to są wspólne rzeczy, być może też na poziomie chociażby myślenia o łańcuchach dostaw, to są gdzieś jakieś takie wspólne rzeczy, o których możemy myśleć na poziomie zagrożeń, które płyną z tych dwóch wydarzeń, ale też dobrze jest czasem spojrzeć na te wydarzenia, chociaż to jest trudne i pewnie nie myślimy o tym w pierwszej kolejności, jako o takich katalizatorach i być może szansach, które mają szansę też trochę dobrego zrobić. Więc chciałbym pokazać wam kilka takich G, odwołując się do tego chińskiego znaku, które są wspólne, przynajmniej w mojej interpretacji, i chętnie będę potem na przykład w przerwie z tym polemizował, które łączą te dwa
te dwa ostatnie przynajmniej kryzysy, a wydaje mi się, że jak spojrzymy na kilka innych, to też te elementy wspólne znajdziemy. Czasem muszę dostawać, bo prosiłem, żebym był w świetle. Pierwsza rzecz, którą gdzieś faktycznie te dwa wydarzenia, przynajmniej w mojej interpretacji, łączy, to jest to, że to są dwa momenty kryzysowe spowodowały, że faktycznie zaczęli się poszukiwać i wręcz pragnąć odpowiednich ludzi, którzy będą w stanie podjąć się określonych tematów. To trochę oczywiście jest o kompetencjach, to trochę jest o podejściu, to trochę też jest w ogóle o autorytetach, które ja mam takie poczucie, że one się dosyć mocno zdewaluowały. Takim skrajnym przykładem jest badanie, które zrobił kilka lat HealthWave, który pokazał, że tak naprawdę bardziej ufamy w kwestiach zdrowotnych Ewie Chodakowskiej niż lekarzowi. I akurat pandemia chyba spowodowała, że ponownie jakby spojrzeliśmy na tę profesję trochę z innej perspektywy niż jeszcze parę lat temu. Drugi obszar, który poza tym ludzkim wydaje mi się jest wspólny i też należy o nim myśleć w kategoriach szansa, nie zagrożenia, to jest ten obszar związany z wiedzą. I wydaje mi się, że to w jakim tempie chociażby były prace nad poszczególnymi szczepionkami i jak gdzieś ta wiedza też akumulowała się w społeczeństwach poszczególnych krajów, ale generalnie też na świecie, jeśli chodzi o rozwój pandemii, to była rzecz, która faktycznie była niesamowitym też katalizatorem do tworzenia nowych rzeczy albo też łapania pewnych zdrowych perspektyw. My to nawet na swoim przykładzie dosyć dobrze obserwowaliśmy. W 2011 roku Verizon Media opublikował dość ciekawe badanie, w ramach którego zapytał konsumentów: kurczę, to jak jesteś niepewny, czujesz się niepewnie, nie wiesz co robić, to gdzie, w jakich mediach szukasz wiarygodności? No i ciekawe było to, że tak naprawdę na ostatnim miejscu pojawiły się tak bardzo lubiane i wszechobecne social media. Znaczy, jeżeli ludzie czują się zagrożeni, to szukają wiarygodności, a słowo wiarygodności nie mogą za bardzo przestawić do platform social mediowych. Więc z naszej perspektywy to też było dosyć ciekawe w kontekście myślenia chociażby o rozwoju naszego biznesu. Nie będę jakoś zagłębiał się w dane agencji wywiadowczych, natomiast pewnie też, jeżeli w jakikolwiek sposób obserwujecie obecny konflikt w Ukrainie, ta wiedza jest elementem strategicznej przewagi również na wielu polach bitwy. Więc myślenie w ogóle w kategoriach takiej wiedzy praktycznej, tego jak można wykorzystać ją do zbudowania przewagi, no to jest super istotna rzecz. Trzecia rzecz, która ona nie pojawia się na początku, ale ją bardzo dobrze widać po pewnym czasie, to różnego rodzaju partnerstwa, które dosyć dobrze obserwować można było przy okazji wątków covidowych. Widać też to na tym polu takim bardziej geopolitycznym. Do niego pewnie się będę nie odnosił, bo to chyba bardziej czujemy, natomiast przywołam wam chociażby przykłady z czasów covidowych, gdzie być może na takiej sali jak ta usiedli sobie kiedyś jeszcze przed COVID-em na przykład dyrektor marketingu L'Oreala i dyrektor marketingu Pernod Ricard odpowiedzialny za wódkę wyborową. No i pewnie tak sobie siedzieli, podali sobie rękę, potem skończył się event i oni się rozeszli. Natomiast czas kryzysu spowodował, że te dwie marki stwierdziły: ok, my mamy pole do współpracy. Oczywiście to jakby cel był szczytny, natomiast jest sporo przykładów marek, które w czasach kryzysu spojrzały w kierunku partnerów, których do tej pory w ogóle nie widzieli i spojrzeli w kierunku różnych rozwiązań, których do tej pory nie dostrzegali. I z mojej perspektywy to też jest bardzo ciekawe, żeby w ogóle być otwartym na różnego rodzaju partnerstwa i na różnego rodzaju na różnego rodzaju partnerstwa i na różnego rodzaju partnerów, z którymi możemy pewne rzeczy robić. No i czwarta rzecz, która też pewnie jest nam najbliższa, bo zajmujemy się komunikacją i marketingiem, to jest faktycznie wątek związany z komunikacją. Ja akurat dość mocno śledziłem wątki komunikacji w czasach covidowych i pozytywnym akurat przykładem, bo przed chwilą strzelałem trochę do social mediów, ale na przykład pozytywnym przykładem była chociażby
jak to nazwać? Wywiad, może to był wywiad, tak. Wywiad, który Mark Zuckerberg ze swoją żoną prowadził z domu, uwaga, z gubernatorem Kalifornii. I to był live, w ramach którego on też w ramach tej swojej społeczności, ale też w imieniu w zasadzie milionów Amerykanów dopytywał się o pewne rzeczy, jeśli chodzi o chociażby komunikację w czasie covidowym, tego w jaki sposób ludzie mogą sobie oczekiwać odpowiedzi na konkretne pytanie. I to był taki przykład, a i mam ich dużo na zupełnie inną prezentację, marek, które wychodziły bardzo proaktywnie, zajmowały też pewne role, w których być może do tej pory nie występowały, do tego, żeby też prowadzić taką otwartą komunikację. Druga rzecz, która stała trochę w kontrze do tego, to była faktycznie taka próba pozytywnej krucjaty, którą social media zaczęły prowadzić, ponieważ z czym wiążą się kryzysy? Kryzysy wiążą się z tym, że informacji jest dość dużo i tak jak pojawiają się informacje wiarygodne, tak bardzo dużo pojawia się też dezinformacji i fake newsów. I na początku COVID-u, ale też pewnie mieliście szansę obserwować to przy okazji wojny w Ukrainie, również dezinformacja jest ważnym elementem komunikacyjnym. Więc takie platformy jak Facebook, Google, Microsoft, Reddit, Twitter czy YouTube zawiązały taką koalicję, która miała walczyć z dezinformacją, która oczywiście na tych platformach była dość powszechna, no bo jeżeli content tworzą ludzie, no to potencjał na to, żeby ta dezinformacja był dość duży. Więc to była taka rzecz, na której z drugiej strony trzeba było dosyć dobrze do niej podejść i uważać, w jaki sposób ta komunikacja jest prowadzona. Trzecia rzecz, też jeden tylko przykład, akurat marki Lidl z rynku niemieckiego, gdzie w czasie kryzysu oczywiście ta marka mogła po prostu powiedzieć hej, hej, mamy kolejną fajną rzecz w promocji na ten weekend. Natomiast oni stwierdzili, że zupełnie w inny sposób teraz zaczną prowadzić komunikację. Ta narracja była dużo bardziej nastawiona akurat w tym przypadku na podziękowanie, docenienie roli pracowników, którzy w trudnym czasie covidowym w ogóle dbali o to, żeby ludzie mieli szansę też pewne produkty czy pewne dobra nabywać, więc zupełnie też zmienili kierunek komunikacji. Tych przykładów jest, wiecie, 1 500 100 900. Chodzi mi tylko o to, żeby złapać taką perspektywę, że faktycznie w czasie kryzysu komunikacja, którą do tej pory być może prowadziliśmy, ona powinna przyjąć zupełnie inny poziom otwartości, być może do kogo zupełnie inna powinna być skierowana i być może zupełnie inaczej powinniśmy myśleć o kanałach, w których tę komunikację prowadzimy, bo otoczenie też wpływa na to, jak ten nasz przekaz jest odbierany. I z kontekstem komunikacyjnym oczywiście wiąże się ostatni punkt, to znaczy to, że kryzys to jest de facto też kreatywność na sterydach, no bo wiemy, jak się źle dzieje, no to trzeba kombinować. To jest oczywiście cecha nasza narodowa, że my jesteśmy bardzo kreatywni, natomiast czasy kryzysu jeszcze powodują potrzebę dużo większego podejścia do kryzysu, bo z jednej strony w czasie kryzysu ludzie po takim czasie, powiedziałbym, trudniejszym, i to być może też doświadczyliście, no ile można siedzieć w domu, ludzie zaczynali się nudzić, a jak się nudzą, to zaczynają wymyślać. Więc powstała naprawdę masa kreatywnych rzeczy i teraz trochę od tego, jak marki być może dostrzegały albo nie dostrzegały, jak ich grupa docelowa się nudzi, od tego też zależało sporo aktywności, sporo strategii komunikacyjnej. Były marki, które proaktywnie wychodziły ze swoimi produktami. Tutaj bardzo mało znana platforma Pornhub na rynku włoskim zaoferowała dostęp za darmo do swojej platformy, żeby Włosi siedzieli w domu i nie wychodzili. Więc da się połączyć nawet bardzo trudny produkt z odpowiednim kontekstem. Czy marka Audi, która też powiedziała Audi Together, ale jednak social distancing jest ważne. Czy pojawiło się sporo rozwiązań takich software'owych czy platformowych, które chociażby gromadził ludzi, którzy poszukiwali pracy, ale tylko zdalnej. No bo jeszcze powiedziałem na początku pandemii raczej takich opcji, zaznacz tylko pracuję zdalnie na takich popularnych platformach rekrutacyjnych, no było niestety niewiele. No i to nawiązuje do tego, ponieważ jeżeli ktoś z was pamięta kryzys 2008-2009,
no to wtedy powstały tak bardzo małe znane marki, chociażby jak Uber czy Airbnb. Więc to też, one pewnie też wynikały z tego, że zupełnie inaczej zdefiniowano potrzeby i zupełnie inaczej postanowiono swoją kreatywność taką i przedsiębiorczość wykorzystać. Dzisiaj stoimy de facto w obliczu kolejnych kryzysów, które znowu rodzą pewne szanse i rodzą pewne, oczywiście stoją za tym pewnego rodzaju zagrożenia. I one są z jednej strony związane z taką sytuacją makroekonomiczną i tym, w jaki sposób nasza gospodarka udźwignie albo nie pewne rzeczy. Ale jak spojrzymy sobie też na przestrzeń komunikacji marketingowej, to tam też pewien kryzys się tli. Głównie dla was. Ponieważ to jest kryzys związany ze światem postcookiesowym. Czyli stare, fajne, dobre myślenie o retargetowaniu i wykorzystywaniu third party data w momencie, kiedy przeglądarki powiedzą koniec, a odłożyły to z tego roku na przyszły, to moim zdaniem dosyć mocno zmieni myślenie o tym, w jaki sposób mogę prowadzić komunikację. I teraz znowu, nie będę się zgłębiał bardzo, bardzo mocno na temat świata postcookiesowego, bo o tym mieliśmy całą konferencję. Jak macie ochotę, to też podzielimy się prezentacjami z tego wydarzenia. Natomiast na sekundę wrócę do tego wątku makroekonomicznego, bo on jest chyba nam wszystkim też chwilowo bliższy. No bo postcookie to będzie w przyszłym roku, a kryzys jest teraz. Pierwsza rzecz to jest wspomnienie roku 2008-2009 i tu zwróciłbym wam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, w jaki sposób dokonywały się różnego rodzaju zmiany w zachowaniach konsumentów, jak konsumenci w takich czasach kryzysowych zmieniali ścieżki, którymi podążają. Ja bardzo lubię taki przykład z Wielkiej Brytanii, kiedy w Londynie strajkowało metro, to ludzie poprzesiadywali się do innych środków transportu. Jak strajk się skończył, to okazało się, że tam 1/6 trwale już zrezygnowała z tych linii, którymi się do tej pory poruszali, tylko wybrali już zupełnie nowe ścieżki, do których się już przyzwyczaili. Czy to przypomina wam też częściowo wasze biznesy? Znaczy wybieramy, podążamy jakąś ścieżką, przychodzi jakiś trudniejszy moment, szukamy jakichś alternatyw, szukamy nowych kierunków, nowych rozwiązań i już przy nich zostajemy. Więc na poziomie konsumentów moim zdaniem to jest bardzo dobry moment i o tym dzisiaj też będzie bardzo fajna prezentacja, jak gdzieś w ogóle patrzeć i jak gdzieś wyciągać wnioski z pewnych zmian, które widać na poziomie konsumentów, jeśli chodzi o takiego klasycznego konsumenta kryzysowego. Druga rzecz dotyczy bardziej komunikacji marketingowej, no bo tu jest szkoła Otwocka i Falenicka, mówiąc o tym, ok, czas kryzysu, pierwsza rzecz, z jakiej rezygnuje, to marketing. Druga szkoła, nie no, kryzys to jest najlepszy moment do tego, żeby inwestować w komunikację, no bo jak mniej klientów w swoją komunikację inwestuje, no to jest mniejszy share of voice, więc my możemy naszą obecnością dużo szybciej zwiększyć naszą obecność, więc być może w takiej dłuższej perspektywie jesteśmy w stanie też powiększyć nasz share of market. No to jest jakby klasyka marketingu, ale ona dosyć dobrze też odpowiada w szczególności takim challengerom, więc jeżeli na rynku, tutaj na tej sali są jacyś tacy challengerzy w swoich kategoriach, to na pewno takie myślenie jest w tym, które pewnie mają z tyłu głowy, bo to jest ten moment, że to teraz jest czas na atak, bo do tej pory przed kryzysem było trudno zaatakować lidera, no to być może w czasach kryzysowych jest dużo łatwiej. I te rzeczy de facto łączą się na koniec dnia w dosyć dobrze dobranej komunikacji. I tu mam przykład z 2008-2009 roku z rynku amerykańskiego, ale potem ta marka też w 2020 roku zrobiła kontynuację tej komunikacji. Otóż Hyundai jak zauważył, że Amerykanie mogą mieć problem z płynnością finansową i ze spłatą na przykład kredytów na samochód. Więc powiedzieli, no dobra, słuchajcie, znaczy jeżeli w ciągu najbliższego roku od daty zakupu będziecie mieli problem, to spokojnie, możecie oddać ten samochód, to jest tak zwany Hyundai Assurance i my zwrócimy wam pieniądze.
Nie była to klasyczna komunikacja samochód w promocyjnej cenie. Nie, znaczy zupełnie na inny aspekt położono nacisk. Położono nacisk na bezpieczeństwo. I to prowadzi mnie do być może klasycznej, ale wydaje mi się trochę zapomnianej piramidy Maslowa, do której odwołał się dwa lata temu w bardzo fajnym materiale agencja konsultingowa Bain & Company, która na przykładzie COVID-u i wątków COVID-owych pokazała, na czym generalnie powinniśmy się koncentrować. Znaczy, no w pierwszej kolejności na redukcji różnego rodzaju ryzyk, które stoją po stronie konsumenta. I oczywiście to było pod COVID. Natomiast zobaczcie, chociażby makes money, simplifies, reduces costs, organizes, variety, quality, różne takie rzeczy, które tak naprawdę każda z waszych firm też może przeanalizować, co gdzieś jest taką bazą i tych, jak oni to nazywali, elements of value, elementami wartości, które pomogą też ten kryzys przetrwać. Co gdzieś jest na tym poziomie takim bardziej emocjonalnym, czy to jest docenianie, czy to jest jakiś być może element nostalgii, czy to jest element wellnessu. I tak naprawdę jest tutaj, każda firma trochę inaczej pewnie może na tą piramidę spojrzeć, natomiast wydaje mi się, że warto na nią spojrzeć, bo można tutaj odkryć pewne elementy, które pomogą wam trochę lepiej podejść do komunikacji z konsumentami. Trzecia rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to jest to, że marka, i nie będę się tutaj odwołał do słynnych i często pokazywanych na konferencjach slajdów kantarowych dla największych firm stop 500 o tym, że tak naprawdę one gdzieś dużo lepiej, jeśli inwestycja jest w markę, to wychodzą z tego kryzysu. Natomiast ostatnie badania, które też dostępne które dostępne są na platformie Work, one dosyć dobrze pokazują, że w ogóle jakakolwiek inwestycja w markę w takich czasach, gdzie jednak jest taki koncentracja na performance, one się zwracają, ponieważ one budują przyszły popyt. Znaczy w pewnym momencie ta krzywa sprzedażowa, ona bez takiej inwestycji w ogóle w markę powoduje dosyć duże wypłaszczenie. Natomiast jakakolwiek inwestycja w markę w tym czasie ma szansę też spowodować, że w tym długoterminowym podejściu taka marka ma szansę zyskać dużo więcej. Ja już kończę, ale jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. Kolejna rzecz, o której też warto myśleć, to jest też podejście do odpowiednich strategii produktowych. I teraz, co pewnie, ile firm na sali, to tyle innego podejścia do strategii produktowych. No bo pewnie pod pojęciem value for money to podpisze się każda czy każda z was. Natomiast jak to osiągnąć, to tu już jest dużo więcej możliwości i dużo więcej różnych podejść. Okej, być może to jest kwestia wcale nie ograniczenia tego portfolio produktowego na zdrowie, ale wręcz przeciwnie, być może właśnie zwiększenia tego portfolio i dotarcia do nowych grup docelowych. Być może to jest jeszcze mocniejsze zakomunikowanie, że faktycznie nie jesteśmy firmą, która stawia na tanie produkty, tylko jednak ten proces produkcji, ta jakość, która jest, ona może być w pewnych grupach w tym czasie kryzysowym dużo bardziej dostrzegalna. Bo to nie oznacza, że chcemy kupować być może tanich rzeczy. W niektórych grupach tak będzie, ale w innych być może ta jakość, czyli trwałość na dłużej starcza nam pewne rzeczy, no to jest być może to. Dla niektórych z was, jeżeli macie marki private label, no to potencjalnie to jest bardzo dobry czas. No bo to jest to takie klasyczne w polskim rozumieniu value for money. Nadal dobry brand, ale jednak płacę 30% mniej. Więc promocja tych marek w ramach swojej oferty, czy na stronie, czy w komunikacji, ma też szansę u niektórych was się przynieść. A być może to jest kwestia podejścia bardziej od strony takiej logistycznej, ponieważ w kryzysie
wstawiamy też na jakąś taką optymalizację, która związana z tym, że jeżdżę na przykład rzadziej do sklepu, ale wtedy za jednym razem robię większe ilości zakupu. Więc być może ten sposób na to, jak poszerzyć ten swój koszyk zakupowy, czy to w offline, czy w online, za pomocą jednego zakupu, może być tym, co wam też może pomóc. A być może to jest z kolei zupełnie inna rzecz, czyli rzecz, na którą część marek widzę, że konsekwentnie stawia, a od początku 2022 widzę, że jest spory wysyp i to w szczególności branża handel pokazuje, to jest lojalizacja, tak? Czyli różnego rodzaju programy lojalnościowe, które spowodują, że ten repetitive purchase mamy szansę w tej grupie zachować. I programy lojalnościowe, które gdzieś powodują, że w momencie kryzysu, no to jednak trochę taki nasz bąbelek, w którym mamy marki rozważane, on trochę się zawsze kurczy, więc dobrze jest być w tych markach top of mind, a programy lojalnościowe trochę to dają, no bo mam do wyboru markę A i markę B, która mi daje jeszcze plus 5 punktów do fajności, no więc wybieram markę B. Więc tych różnych rozwiązań też jest bardzo dużo. Pokazuję to z tego powodu, bo nie mam poczucia, że jest jedna recepta i jeden pomysł na kryzys. Bo tak naprawdę co firma, to ten pomysł musi być inny. I my na pewno nie podpiszemy się pod jednym pomysłem, który zadziała na każdym z was, ale zależy nam na tym, żebyście w ogóle takie spektrum złapali. I ostatni wątek, na który chcę zwrócić uwagę, który jednocześnie jest super zagrożeniem, ale też jest szansą, jeżeli do niego się odpowiednio podejdzie i to będzie też prezentacja, która trochę będzie o ten wątek zahaczała, to jest kwestia tego, że tak naprawdę kryzys to jest bardzo duży koszt ludzki. Na poziomie w ogóle utrzymania pracowników, ale też na poziomie takim psychicznym dla pracowników, ale także dla menadżerów, dla całej organizacji. Więc kryzys to też nie jest czas, żeby koncentrować się tylko na produkcie i na optymalizacjach kosztowych. To przede wszystkim jest czas, żeby pomyśleć o ludziach w swoich zespołach, no bo jednak ten kryzys z kimś trzeba dowieść. I to właśnie jest zespół, a chociażby COVID i wątki wojenne, o których wspominałem, one też pokazały, że trzeba dbać o morale, trzeba gdzieś mieć szansę na dodatkowy zaciąg i na pozyskiwanie nowych ludzi, a chociażby praca zdalna to umożliwia. Podsumowując, bo już dobrnąłem do końca. Chciałbym, żebyście przynajmniej mieli z tyłu głowy ten jeden obrazek i spróbowali być może z nim się zderzyć w swojej takiej rzeczywistości firmowej. To znaczy po pierwsze, czy myśląc o 2023 myślę o tym tylko, że będzie gorzej, czy że może będzie też lepiej? Może nie będzie lepiej, a na pewno będzie inaczej. I jakby samo podejście do takiego myślenia od razu być może otworzy wam kilka perspektyw, jak myśleć o komunikacji, jak być może myśleć o ludziach, których potrzebujecie albo w których inwestujecie, jaką wiedzą tak naprawdę dzisiaj dysponujecie, a jaką powinniście dysponować, żeby móc odpowiadać na pewne rzeczy. Może nie to, jakich partnerów poszukujecie, ale czy jesteśmy w ogóle, czy mamy ludzi, czy mamy takie procesy, czy jesteśmy w ogóle otwarci na to, żeby zacząć współpracę z kimś, kogo dzisiaj nie dostrzegamy w tym naszym bąbelku. I jak połączyć te dwa elementy, czyli w ogóle w jaki rodzaj komunikacji do wewnątrz firmy i do zewnątrz prowadzić i z drugiej strony też jak gdzieś mieć ten wątek kreatywności, no bo zagospodarowany, ponieważ najlepsze pomysły powstają, jak jest najtrudniej. Więc to jest też tam taka rzecz, gdzie warto to wykorzystać, bo pewnie zdarzyło wam się być na takim spotkaniu firmowym, na którym mieliście taką osobę, która mówi: hej, hej, mam super pomysł. Nie, to się nie sprawdzi, ja to robiłem 7 lat temu. Klasyk, jeśli chodzi o firmy. Tylko wtedy być może nie było kryzysu i być może to jest szansa na to, żeby usłyszeć głosy, których nie słyszeliśmy, bo COVID też pokazał i badania też pokazały, że kogo wypromował COVID? Introwertyków, ponieważ na spotkaniach firmowych w biurze zawsze głos miały najgłośniejsi. Natomiast przestrzeń online'owa spowodowała, że jednak ta komunikacja stała się bardziej demokratyczna, więc introwertycy zaczęli być bardziej słyszani. A introwertyków więcej jest pewnie po stronie takich niebieskich, którzy analizują dane, więc moim zdaniem dobrze czasem jest posłuchać introwertyków.
Podobno. Tak. Na koniec wrócę, do tych naszych dwóch bohaterów, bo JFK już dosyć dużo wam powiedziałem, o tej historii, o VEG również. Natomiast ten gość po prawej nazywa się Viktor Mayer. I Viktor Mayer jest profesorem sinologii z Uniwersytetu Pensylwania i w 2005 roku opublikował on dosyć ciekawy esej. W tym eseju powiedział on tyle. No właśnie, JFK nie był sinologiem. JFK nie był sinologiem. I o ile zgadzam się, że Wei to faktycznie jest danger, to jest zagrożenie. Natomiast G to wcale nie jest takie opportunity. Bo nie da się tych dwóch znaków, według niego, ja nie znam chińskiego, według niego czytać rozdzielnie. Je trzeba czytać łącznie. Więc one tak naprawdę prowadzą do czegoś, coś on nazwał tipping point, czyli punkt zwrotny. I teraz w przypadku pandemii COVID-19 wydaje mi się, że takim punktem zwrotnym w ogóle było podejście do transformacji digitalowej. To już przyjęło bardziej formę memiczną, ale wydaje mi się, że to częściowo oddaje też klimat i sytuację, która miała miejsce w wielu firmach. To znaczy dopiero COVID spowodował, że decyzje, których baliśmy się albo nie chcieliśmy podjąć, podjęliśmy. Że rzeczy, które trzymaliśmy, mówiliśmy, no nie, no one takie były, no to takie będą. Jednak COVID spowodował, że jednak ten mindset się trochę zmienił i po uśmiechach na części z waszych twarzy widzę, że wiecie, o czym mówię. I z drugiej strony obszar wojny, tu akurat pewnie co odsłona konfliktu, to można powiedzieć, że ten punkt zwrotny albo już był, albo jeszcze go nie było. Nie będę to przesadzał, bo kończyłem co prawda stosunki międzynarodowe, ale nie ze specjalnością wojskową. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na to, że ten punkt zwrotny, on prowadzi mnie do jednej kluczowej myśli. Żeby ten punkt zwrotny mógł się zadziać i żeby coś z nim można było zrobić, potrzebujecie naprawdę dobrego leadershipu w firmach. I pytanie jest takie, kto będzie tym liderem zmian w waszej firmie? I to nie jest pytanie takie oczywiste, no oczywiście CEO. To nie jest takie oczywiste. Więc zachęcam też was do tego, żeby myśleć w takich kategoriach, kto w czasie kryzysu będzie z jednej strony miał odwagę do tego, żeby prowadzić ekipę, z drugiej strony być może będzie też otwarty, a nie zamknięty na różnego rodzaju rozwiązania, których dzisiaj nie dostrzegacie. Czego jeszcze uczy historia JFK'a i pana profesora Mayera? Ona uczy tego, przynajmniej mnie, że dobrze opowiedziane historie mają moc, chociaż nie zawsze nie są prawdziwe do końca. I to jest taka rzecz, o której chciałem, żebyście pamiętali, ponieważ my jako ludzie potrzebujemy historii. I tych historii wasi konsumenci i wasi pracownicy będą potrzebowali coraz więcej, no bo co robimy w czasie kryzysu? Uciekamy. Uciekamy od odpowiedzi, uciekamy od rozmów, bo jest trudno, a trudno nam się rozmawia o trudnych rzeczach. Więc to, o czym istotne, to jest to, żeby w ogóle umieć prowadzić i w ogóle dyskutować o trudnych rzeczach. I druga rzecz jest taka, że eksperci naprawdę dość często wiedzą, co mówią, nawet jeśli opinia ich nie jest zawsze popularna i raczej wolim, jeśli ktoś oglądał Nie patrz w górę, to wie, o czym mówię. I to prowadzi mnie do tej konkluzji, że czy to dobrze opowiedziana historia, czy opowiedziana historia za pomocą ekspertów ma szansę się ziścić tutaj, bo słuchajcie przed wami, i to już jest mój ostatni slajd, bardzo fajne trzy wystąpienia, w których będziecie mieli szansę dowiedzieć się trochę więcej o tych wątkach, o których wspomniałem, czyli trochę tej perspektywy konsumenckiej, trochę tej perspektywy takiej marketingowo-sprzedażowej i na pewno trochę takiej perspektywy firmowej, a potem tę wiedzę też pogłębić na dwóch warsztatach, które na was czekają. Czy jesteście gotowi na tę następną część? Słuchajcie, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.